Hej kochani, tu Adrianna i zapraszam was na kolejny odcinek z serii rosyjskiej. Bardzo się cieszę, że ta seria tak bardzo wam się spodobała i to jest fajne, że na naszym kanale nie tylko się śmiejemy, ale też kilku fajnych rzeczy się uczymy. I proponuję wam, że jeżeli zostawicie mi 30 tysięcy łapek w górę, co jest bardzo dużą ilością i byłabym przeszczęśliwa, gdybyście tyle mi zostawili, więc jeżeli zostawicie mi 30 tysięcy łapek w górę, to zrobię film, w którym testuję jakieś rosyjskie jedzenie, słodycze i oczywiście, jeżeli jeszcze nie jesteście członkami mojej rodziny, to zachęcam was do zasubskrybowania. Dobrze wiecie, że najchętniej ja bym wszystkich was przytuliła. I jeżeli jeszcze nie weszliście na żadne moje media społecznościowe, to tutaj gdzieś się pojawią, zachęcam was do wpadania. I już teraz, bez gadania, przechodzimy do faktów. Na pewno pamiętacie taki słynny film Zmierz. I wiecie, jak po rosyjsku brzmiała nazwa tego filmu? Sumierki. I strasznie mi śmieszy ta nazwa, ponieważ u nas to jest takie Zmierz, taki romantyzm, to słowo jest takie romantyczne. A po rosyjsku? Sumierki. Strasznie wyzbyta romantyzmu jest ta nazwa. Jak wszyscy na pewno świetnie wiecie, główną religią w Rosji jest prawosławie, dlatego Rosjanie nie uznają naszego papieża i odpowiednikiem papieża jest patriarcha Moskwy i Wszechrusi. Rosyjski alfabet jest dla wielu prawdziwą zmorą, dlatego że nasze polskie G to rosyjskie D, nasze polskie U to rosyjskie I, a nasze C to rosyjskie S. I mam zawsze ogromny mindfuck, kiedy muszę czytać po rosyjsku. Czy wiecie, jak po rosyjsku brzmi doba? Sutki. Wyobraźcie sobie, że jak pani u nas w pierwszej gimnazjum powiedziała to słowo, to wszyscy leżeli ze śmiechu i z zażenowania. I później każdy musiał powtarzać to słowo i każdy robił to tak... Sutki. Ale jeżeli jesteście ciekawi, jak po rosyjsku są sutki, to to słowo brzmi soski. I pierwsze zdanie, które mi wyskoczyło w Google, kiedy wpisam soski, było to zdanie ze ciem musi nam soski, czyli po co mężczyznom sutki? I w sumie jest to chyba największa zagadka ludzkości. Uwaga, ten fakt nie jest sprawdzony, natomiast jest na tyle miły i wydaje mi się, że na tyle fajnie o nim powiedzieć, że zdecydowałam się go jednak wam przekazać. I jest taki, że podczas rozmowy z jedną z pań profesorek Rosjanek, dowiedziałam się, że w Rosji uważa się, że kiedy dziewczyna ma w rodzinie babcię Polkę, ma polskie korzenie, to będzie bardzo piękna, ponieważ uważa się, że Polki są prześliczne. I to jest oczywiście prawda, bo Polki są przepiękne. W Polsce często na prawosławnego kapłana mówimy pop. A czy wiecie, że to określenie jest obraźliwe? Podobno kiedyś nie było, natomiast przez propagandę bolszewicką nabrało takiego pejoratywnego oddźwięku. Ale w takim razie, jak mówić na prawosławnego kapłana? I możemy na przykład mówić swiesiennik, co znaczy po prostu kapłan. Czy wiecie, że Sylwester w Rosji jest obchodzony bardzo rodzinnie i raczej nie spędza się go w klubach na piciu, lecz właśnie z rodziną i to właśnie tego dnia Rosjanie dają sobie prezenty i spożywają taką kolację trochę przypominającą naszą kolację wigilijną. I bierze się to stąd, że w prawosławiu dużo mniejszy nacisk kładzie się na Boże Narodzenie, a na święto Zmartwychwstania. Odpowiednikiem polskiego słowa pierogi jest w Rosji słowo pielmieni. I wiecie, co znaczy pielmieni? Znaczy chleb przypominający ucho. I w sumie jest to bardzo dokładne opisanie, bo no, co widzimy, kiedy patrzymy na pieroga? No, takie nadziewane ucho. 4 listopada Rosjanie świętują Dzień Jedności Narodowej. A wiecie, co wtedy świętują? Jest to świętowanie wygonienia Polaków z Kremla. Brzmi trochę tak nieprzyjemnie dla Polaka. I ostatni fakt dotyczy takich śmiesznych pomyłek językowych. I na zajęciach języka rosyjskiego mieliśmy powiedzieć, jakie są takie nieoficjalne symbole Rosji. Więc ja się wyrywam, no i mówię, że ruskie lubiat kawior. I wszyscy się tak na mnie patrzą. Pani prowadząca się tak na mnie patrzy, nie wie, o co chodzi. No i ja tak, no wszystko powiedziałam dobrze i nagle... Bo wiecie, co znaczy słowo kawior? Nie znaczy kawior, lecz znaczy dywan. Więc powiedziałam, że Rosjanie lubią dywan. A tak naprawdę powinnam to zdanie powiedzieć ruskie lubiat ikru, dlatego że kawior to po rosyjsku ikra. I tym sposobem doszliśmy do końca naszych faktów. Pamiętajcie, że jeżeli zostawicie mi 30 tysięcy łapek w górę, to pojawi się test rosyjskiego jedzenia. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, zostawieniu mi kciuków w górę oraz wpadaniu na moje wszystkie media społecznościowe. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.